o zabranie głosu proszę burmistrza Radzenia Podlaskiego Jerzego Rębka. Szanowni Państwo, za chwilę przedstawiciele samorządu miasta Radzyń Podlaski, gminy Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego przekażą flagi. Flagę narodową Rzeczpospolitej Polskiej, flagę papieską i flagę Światowych Dni Młodzieży przedstawicielom radzyńskich parafii. Flagi te odbiorą od nas młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy udział będą brali w Światowych Dniach Młodzieży. Ten czas jest początkiem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Jest również wezwaniem dla nas wszystkich do aktywnego wspierania tego wielkiego dzieła, jakim są 31. Światowe Dni Młodzieży obchodzone w tym roku w naszej ojczyźnie, w Krakowie. Mamy gościć w Radzyniu Podlaskim, w dekanacie radzyńskim i komarowskim ponad 550 gości z różnych stron świata, przedstawicieli środowisk chrześcijańskich. Pragniemy w ten sposób, jako ludzie dorośli, wspierać młodzież i dzieci w poznawaniu i ugruntowaniu wiary, naszej wiary chrześcijańskiej. Chcemy wspólnie z nimi manifestować nasze przywiązanie do wartości chrześcijańskich, do naszej religii, do naszych wartości narodowych. Jesteśmy tego winni kolejnym pokoleniom. I pragniemy to czynić z całą mocą, z wielką również radością. Cóż możemy więcej dać młodemu pokoleniu ponad to, czym jest wychowanie religijne, czym jest wychowanie patriotyczne? Nie ma wyższych wartości. Dlatego też chciałbym, abyśmy to my właśnie, przedstawiciele samorządów, wymienionych samorządów, przekazali te flagi, które będą powiewały na masztach naszych parafii, ale również na masztach naszych urzędów, ponieważ naszym obowiązkiem jest wyjść na ulicę, na place i w sposób nieskrępowany, w sposób wolny manifestować nasze przywiązanie do tych wartości, o których mówimy, do wartości chrześcijańskich i wartości narodowych. Bardzo proszę przedstawicieli parafii o wystąpienie i odebranie od nas flag narodowej, papieskiej i flagi Światowych Dni Młodzieży. Zostaną również przekazane akty przekazania tychże flag, które, jak powiedziałem, rozpoczynają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję serdecznie. To natomiast niech będzie takim widomym znakiem tego, że to wydarzenie miało miejsce w dniu dzisiejszym właśnie tutaj, w tym miejscu. Niech ono upamiętnia ten czas. Bardzo proszę o przyjęcie również tego aktu nadal.